Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj na pierwszym planie mamy kolegę Roberta Zguda. Kolegę Roberta odwiedzaliśmy ostatnio podczas lotu. To był chyba w oddziale u Was trzeci lot na gołębie młode. Tutaj asystował wtedy nam jeszcze kolega Manfred Bula. Wtedy palił papierosy, no niestety. Pewnie pali pewnie dalej. Palmy dalej. Odwiedzimy go niedługo, to się dowiemy. Lot wtedy, kiedy przypomnijmy, byliśmy. Koledzy nie byli do końca zadowoleni, ale wiadomo, że o tym locie możemy dopiero porozmawiać, jak będziemy widzieć po otwarciu zegarów, jak wyglądało. Tutaj o tym locie nam powie kolega Robert za chwilę więcej, czy to był udany dla nich lot, czy nie. Jak się sezon zakończył, jakie gołębie się sprawdziły, bo przypomnijmy, kolega tam możemy zobaczyć na filmach wcześniejszych, ma bardzo ciekawą kolekcję tych gołębi i on teraz o tym pierwszym sezonie, kiedy wspólnie tutaj z Manfredem lotowali i z Grzegorzem, możemy powiedzieć coś o nich więcej i właśnie mam nadzieję, że kolega nam Robert o tym powie. Także zacznijmy może od tego lotu, co było i podsumujemy sobie sezon, a później porozmawiamy o tych gołębiach, które się tobie najlepiej tutaj z tych hodowli, które kupiłeś gołębie, sprawdziły. No skoro już powiedziałeś, żeby zacząć od tego lotu trzeciego, to tak też zaczniemy. Nie był to taki tragiczny lot, na jaki wyglądało podczas tego kręcenia filmu, który tutaj się kręcił. Tragicznie nie wyglądało, bardzo tragicznie nie wyglądało, nie było tak źle. Okazało się, że w pierwszej setce gołębi mieliśmy 30 gołębi, no 29 dokładnie. Od 20 gołębia zaczęliśmy odbijać, tak więc nie było tragedii. No, nie było to tak jak do tej pory na pierwszym i drugim locie, że mieliśmy cały czas pierwszą serię, czy tam drugą serię. Gdzieś tam te szpicowie, tylko tutaj hodowcy nas wyprzedzili, no ale okazało się, że nie było tak źle, tak? Nie było tak źle, 29 gołębi w stówce, wydaje się, że wynik dobry. No, w pierwszym locie zaczynaliśmy też odbijać gołębie od 23 gołębia i tam dość sporo tych gołębi naraz usiadło, mieliśmy 44 gołębie w stówce, no to jak widać trochę tego było, naraz przychodziły te gołębie. Bardzo ładnie. No, będziemy mówić tylko o pierwszej setce, tam dalej też tych gołębi trochę było. Natomiast... No bo trochę też gołębi mieliście ilość, bo tak z tego co pamiętam, to chyba 196 gołębi to było na początku, czy coś około tej ilości tak zaczynaliście. Na pierwszy lot, nie mam tutaj dokładnej ilości, ile my na pierwszy lot sadziliśmy, 139 i 68, tak więc no, trochę, 200 gołębi. Trochę ich było. Trochę tych gołębi było, trochę się przerzedziło, do czwartego lotu było super, można byłoby powiedzieć rewelacyjnie, tam tych gołębi niewiele zginęło. Piąty lot mieliśmy taki trochę ciężki i trochę gołębi zostało w domu, nie wszystkie włożyłem, całe szczęście z tego co włożyliśmy, no to praktycznie większość hodowców nie miała nawet połowy gołębi w domu. Tak więc. To był tragiczny lot, bo to był lot na jaką odległość? 360 km. Dość duży. Już taki koło, to był chyba, ale to nie był najdłuższy lot, bo wy mieliście na koniec. Nie, ten był 360, był najdłuższy, natomiast ale jeszcze w oddziale, ale mieliście jeszcze jeden dodatkowy lot, tak tutaj z Mindem, tak. 500 km, tak. No z drugiego lotu 40 gołębi w setce, tutaj już zaczęliśmy bić od czwartego gołębia, bardzo ładnie to też usiadło, cały czas takimi grupami te gołębie siadały od samego początku, więc fajnie były przygotowane. No i też klasa tych gołębi, bo tutaj jak za chwilę powiemy o lotnikach oddziału, to zobaczymy, że sporo tych gołębi. No z czwartego lotu no trochę udało się podnieść poziom po tym trzecim locie, który tak wyszedł średniało, że tak powiem. No i już mieliśmy 52 gołębie w pierwszej setce, no i już w pierwszej 30 było sporo. Zaczęliśmy bić od trzeciego gołębia, no i wyglądało to w miarę dobrze. No i ten piąty lot. No na piątym locie mieliśmy 23 gołębie w stówce, ale zaczęliśmy bić od gołębia 9. Od 9 i tam usiadło nam naraz chyba 11 gołębi. Dokładnie 10 albo 11 gołębi naraz. No i praktycznie to też pozwoliło nam tutaj wygrać, bo też dużo tych typów było w tych pierwszych gołębiach. Jeżeli chodzi o zakończenie sezonu, no to zakończyliśmy sezon bardzo ładnie. Jedną drużyną zakończyliśmy na pierwszym miejscu, drugą drużyną na drugim miejscu, jeżeli chodzi o GMP. Natomiast jeżeli chodzi o klasyfikację z całości, no to tutaj przegrana z ubiegłorocznym mistrzem Polski, z Danielem Kałużnym. Przegraliśmy dwie setne punkta, czyli tak naprawdę pozycję jednego gołębia na liście, jakby usiadł gołąb z mojej drużyny, a nie z żony, po prostu te, które razem przyszły, to już by było lepiej. Natomiast udało się i tak cały czas goniliśmy i do 200 punkta nam zabrakło, bo po tym trzecim locie kolega Kałużny wysunął się tutaj bardzo ładnie na prowadzenie.
No i jakoś to tam w miarę dobrze się udało zakończyć. Czyli mówiąc, zadowolony jesteś z sezonu? Tak, sezonu jestem bardzo zadowolony. W oddziale rywalizację zakończyliście po pięciu lotach, bo tyle było lotów organizowanych, ale jeszcze mieliście jeden lot okręgowy, dodatkowy, tak? To nie był lot okręgowy, to był taki lot o pieniądze, jak dodatkowy, Minden. No. Tam włożonych 25 gołębi, też tutaj u nas... Znaczy wy włożyliście 25 gołębi? My włożyliśmy 25 gołębi, tutaj u nas katastrofa. Natomiast jeden gołąb wybitnie, 22 usiadł, u nas katastrofa, tutaj do nas i dalej, tutaj kawałek dalej, to praktycznie nie było w ogóle gołębi pierwszego dnia. Te gołębie się schodziły, 4 gołębie mieliśmy w pierwszy dzień. Te gołębie się schodziły, tutaj 11 tylko w sumie dotrwało do końca, z tych 25 wróciło, to był ciężki lot. Tak? Czyli wydaliście 25 gołębi na ten lot, z tych obydwu drużyn, które mieliście tutaj? Tak, daliśmy tylko 25. A czym się kierowaliście, te gołębie dawaliście najgorsze, to były najlepsze, średnie? Znaczy daliśmy tam trochę pomieszane te drużyny i takie co robiły, daliśmy kilka gołębi dobrych i te, co ciekawe, te gołębie, okazało się, że te gołębie, które były najszybsze, to wszystkie są. A te gołębie, które były, bo tam trochę zróżnicowaliśmy te gołębie i zrobiliśmy takie, podzieliliśmy te drużyny w taki sposób, żeby były drużyny, były gołębie i szybkie, i wolne. A jak tam wyglądały te drużyny właśnie, to ile drużyna wynosiła gołębi? 5, 10? Tam były po... O Boże, nie pamiętam teraz, ale mi się... Nie pamiętam, nie potrafię teraz Ci powiedzieć, ale daliśmy tam 25 gołębi. I to było chyba 5 drużyn, po 5, a 3 się, a 3 chyba wchodziły, jakoś tak to było liczone. Zróżnicowaliśmy te gołębie dość znacznie. No i się okazało, że te gołębie, które były szybkie, te co najlepiej latały u nas do tej pory, co miały praktycznie komplet konkursów, to one do samego końca leciały i z tego ostatniego lotu też zrobiły, też przyleciały dość fajnie. Mówię o tych 4 gołąbkach. A jeden gołąbek to naprawdę bardzo dobrze, on latał od samego początku, po 5 lotach, taki gołąb 23-26, wywodzący się prosto z oryginalnych kopmanów. Wylatał nam po pięciu lotach konkursowych, był 6 lotnikiem na oddział. Był 6 lotnikiem na oddział, natomiast tutaj zrobił 6 konkurs, bo był 22, nam chyba 2300 gołębi było wkładane, tak więc wydaje się, że bardzo fajnie. No i jeżeli chodzi o samą klasyfikację na koniec sezonu, jeżeli chodzi o lotniki, to też bardzo ładnie udało się to zamknąć. Zamknęliśmy praktycznie w pierwszych 100 lotnikach na oddział, mieliśmy 45 gołębi i oprócz tego, że ta klasyfikacja oddziałowa zamknęła się w takich pozycjach, jak mówiłem wcześniej, no to jeszcze dodatkowo, tutaj loty te drużynowe, też byliśmy na pierwszym miejscu i na trzecim, tam w środku pomiędzy nami była drużyna Daniela Kałużnego, więc bardzo ładnie to się wszystko klarowało, bardzo ładnie to latało i co ciekawe, bardzo dobrze sprawdzały się gołębie różne, bardzo dobrze Vandenabele, bardzo dobrze Kopmany. Myślę, że tutaj hodowców będzie interesowało, co się najlepiej sprawdziło, więc ja tutaj przygotowałem sobie taką rozpiskę z pierwszych 100 gołębi, co najlepiej latało. Ogólnie powiedzmy, bo jeszcze kiedy byliśmy na tym trzecim locie, pokazywaliśmy taką wolierę, w tej wolierze były gołębie przygotowane, takie na sprzedaż. My teraz właśnie tutaj przy okazji pobytu kolegi Roberta wykonaliśmy zdjęcia tym gołębiem, kolega Robert przygotował lodowody, będziemy te gołębie wystawiać. Szczegółowe pochodzenie tych gołębi to będziemy mogli zobaczyć w lodowodach, kolega nam też na kolejnych filmach opowie. Natomiast teraz tutaj właśnie bardzo nas interesuje, tak jak Ty już sobie oglądałeś, dokonywałeś analizy, z czego właśnie te gołębie już wiemy. Kopman bardzo dobrze się sprawdził po oryginałach, a jakie jeszcze gołębie takie się sprawdzały? Głównie te najlepsze gołębie to tak naprawdę były z Kopmana i to gdzieś tam wszystko z Kleinedirka, bo tam wszystko się kręci wokół Kleinedirka, to były takie według mnie najlepsze gołębie na tą chwilę. Sprawdziło się dobrze gołębie z Petera Węstry, tutaj jest drugi lotnik na oddział i chyba... To jest najlepszy lotnik oddziału wasz na pozycji tej... Nie, jeżeli na pierwszym miejscu mamy najlepszego lotnika oddziału, też Kopman. Najlepszy lotnik oddziału jest wasz, tak? Tak, jest to nasz, pierwszy i drugi, tak. Jest to Kopman, Salves, Razymirza, ojciec, świetny gołąb. Co ciekawe, z tego gołębia są 3 gołębie w pierwszej setce oddziału, w pierwszej setce na oddział, tak samo 3 gołębie albo 2 są z drugiej pary, oryginalnej całej pary od Kopmanów. Od Kopmana z drugiej pary. Będziemy mieli też wystawione tutaj te gołąbki na pewno. To trochę więcej będzie można poobserwować.
to jest taka para, samiec 901 razy 140, to jest właśnie ten gołąb 26-26. Rodzice są, widzę tutaj, z 2014, 12 roku i też chyba 13 jeden tutaj jest, tak? Gdzieś tutaj miałem tą swoją kartkę. Ale już mi ją wcięło. Na tej kartce miałem tam rozpisane właśnie, jak one sobie tam siadały. Z tej pary, co był ten gołąb 23-26, były trzy gołębie lotowane i wszystkie trzy super leciały. Ten jeden 23-26 był na 6 lotów wkładany i by miał 6 konkursów. Drugi gołąb to był 23-27 z jednego gniazda gołąb. Też to był włożony na 5 lotów, miał 5 konkursów i drugi gołąbek tutaj teraz, a jest tutaj 26. Nie, to nie tutaj. To jest ten, co miał 4 konkursy, 4 włożenia, 4 konkursy, tak? Tak, 4 włożenia, 4 konkursy, trzeci gołąb, tak więc trzy lotniki z tej pary w pierwszej setce i to bardzo fajnie leciały. Tyle, ile razy wkładane, to tyle zrobiły konkursów. Bardzo dobrze pokazały się gołębie z Leo Horemansa. Jedna para to wybitnie, były dwa gołąbki lotowane, 4 były od samego początku, 2 zginęły koło domu, nawet na pierwszy lot nie były włożone i co ciekawe, jeden z jednego gniazda, drugi z drugiego gniazda, znaczy jeden z jednego lęgu, drugi z drugiego lęgu się ostał. Nimi było lotowane i one fantastycznie leciały u nas z tych krótkich dystansów. Na początku nawet jeden z nich, za każdym razem z naszych lotów treningowych, które robiliśmy, to jeden z nich zawsze był pierwszy na gołębniku. Zawsze pierwszy wchodził do gołębnika, jeden z nich, albo ten, albo ten. Natomiast z drugiego lotu jeden z nich był pierwszy na gołębniku, a z trzeciego lotu drugi z nich był pierwszy na gołębniku. I one bardzo fajnie leciały. Na ostatni lot nie zostały włożone, bo było szkoda. Nawet jeden z nich tutaj jest jako w tej grupie tych lotników. Z czego pamiętam. Z go tu wynajdziemy. Tutaj kolega Robert, jeszcze przypomnijmy. 25-18, 45. 206 Głogów. Głogów, tak. W dużej konkurencji, ile przypomnijmy z hodowców tu? Około 110 hodowców. I ty też brało udział w tego i młodych? Tak, około tego hodowców brało. Rywalizacja w dość dużej gronie hodowców. Przebiegała, widzę, mi pomyślnie, tak jak kolega już wyróżnił gołębie, kolegów Kopman się sprawdzały. Ale jeszcze też były inne gołębie, tam Leo Heremansa, ale my tu mamy też, zobaczmy, z boku przygotowane rodowody gołębi młodych, które będziemy mieli wystawione. A tam, kiedy sobie oglądaliśmy, było właśnie dużo gołębi właśnie z Powandy na Bele. Tutaj były gołębie, kogo jeszcze? Petera Węsty. Tak jest, ale tutaj jeszcze co warto powiedzieć, no z Wandy na Bele to naprawdę się bardzo dobrze sprawdziły u nas gołębie. Wręcz można byłoby powiedzieć super, mieliśmy 4 lotniki, po jednym synu Rudego były 4 lotniki w pierwszej setce, co prawda on był parowany na córkę Iwana, więc jedno i drugie, bo z Herbotsów też super, z tej Iwana to rewelacyjnie się gołębie sprawdzały, Iwan też razy National One, super się gołębie pokazywały, było tych gołębi dość sporo do lotowania, trochę to przećwiczyliśmy. Z Gusa, de Gus, Dirk de Ber, świetny gołąb, po 4 jeden gołąb był tylko lotowany z tego gołębia, takim 26-26 i po 4 lotach ten gołąb był pierwszym lotnikiem na oddział, na 5 lot nie poszedł. Nie poszedł, nie został włożony ze względu na to, że było mi go szkoda i myślę, że dobrze zrobiłem, że go zostawiłem, że jeszcze trochę pociechy przyniesie. Tutaj gołębi po sezonie zostało wam ile wszystkich młodych? Około 110 gołębi. Już po tym też locie ostatnim? Po tym ostatnim takim katastrofie. Na tamten około 11, chyba 11 już do dnia dzisiejszego wróciło. Ale jeszcze ten wcześniejszy taki z tą katastrofę, co mieliśmy, no to tam włożyliśmy około 120 gołębi. To w pierwszy dzień mieliśmy w domu 60, około 60, pozlatywały się do 70 i koniec, 50 gołębi do dzisiaj nie ma z tego lotu, tak, ale to jest tak, ta bomba. Czyli zostało około 110-120 gołębi. Tak? A myślę, że tak 110 to taka bliższa liczba, nie sprawdzam tego dokładnie, bo na chwilę obecną nie jest jeszcze mi to do niczego potrzebne. Co tutaj jeszcze, no bardzo dobrze z Rudego, no z Rudego mieliśmy z 3 samców gołębie, z Rudego super latały, jeden jest ojcem gołębia 23-78, piątego lotnika na oddział. Drugi jest ojcem gołębia 23-96, 11 lotnika na oddział. Takie wcześniej u Krzyśka na aukcjach były takie gołębie wystawiane od Wolfganga Ruprechta, też z Wandy na Bele, też z Rudego, co prawda po wnukach.
I tutaj też się gołąb jeden bardzo fajnie załapał. To też były właśnie Vandenabele praktycznie. Tak, mówię, Vandenabele to się sprawdziły rewelacyjnie. No i oczywiście te herbocy, czyli tam Nacional i Iwan, to bardzo dobrze się sprawdziło, z tego Gusa się bardzo dobrze sprawdziło, no już nie mówiąc o Leo Choremansach, bo ja w tych gołębiach pokładam nadzieję, myślę, że to będzie super. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo dobrze też latały gołębie, z taką, takie dwa gołąbki miałem kiedyś zakupione od Huba Hermansa. Z takich, Blue Magic? Nie, akurat nie po tych, bo po tych mi się nie udało tam za wiele wyciągnąć i te gołębie chyba nie dotrwały nawet do pierwszego lotu, bo tam dwa gołębie tylko miałem. One chyba zostały nawet przez nas usunięte, bo były za słabe, coś ze zdrowiem było nie tak, a my nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby były problemy. W związku z czym one zostały usunięte, ale były takie gołębie, dwa gniazda, jeden płowy, drugi czerwony, i były parowane na moje gołębie, między innymi też na herbocy. I super dały potomstwo. To była taka, takie gołębie po gołębiach dalekodystansowych od właśnie Huba Hermansa. I powiem szczerze, że rewelacyjnie się sprawdziły. Tutaj był nawet nawet w pierwszej setce lotników chyba są po nich trzy gołębie. 24-55 na pewno, przepiękna samiczka. To jest właśnie po samcu z tej pary. Połowy samczyk razy taka samiczka Barcelona Jan razy Barcelona Demis, gołębi dalekodystansowych. Ciekawe, jeden i drugi dalekodystansowy parowany i gołąb, który jest 12 lotnikiem oddziału. Ale to jest nie tylko ten, bo jeszcze jest tutaj dwa gołębie, jeszcze go pamiętam z tych par. 23-41, pełne rodzeństwo tego gołębia, tak samo tutaj jest. I co my tutaj jeszcze mamy? I teraz nie pamiętam, który jeszcze z tych gołębi jest. Bardzo dobrze, no tak jak powiedziałem wcześniej, Peter Venstra z takiej pary. Peter Venstra razy Drapa. Drapa to był po Pokerface'ie. Tak, a tam Barney razy Phoenix, a tutaj Karol Pokerface, tak, świetne gołębie wyszły, dwa gołąbki były, to ten gołąbek 23-53 i 23-53 jest po tej parze i 24-57, 80 lotnik i drugi lotnik oddziału, świetne, też będziemy mieli gołębie do sprzedania z tej pary, tak samo z tych Vandenabele. Będą do sprzedania. No i oczywiście z tych dzieci Rudego, te dzieci po synach Rudego będziemy mieli do sprzedania, ale to już takie bardziej imbredowane na New Blixemy i na też córki Rudego, więc myślę, że tutaj hodowcy powinni być zadowoleni z takiego łączenia, bo to do dalszej hodowli się świetnie będzie sprawdzało. Na razie będziemy pomału kończyć naszą tutaj wizytę u kolegi Roberta. Podsumowanie, które tutaj nam dokonał, widzieliśmy, było dość szczegółowe, a nas to bardzo też interesuje, gdyż tutaj kolega, tak jak mówiłem, dysponuje bardzo dużą ilością gołębi oryginalnych z takich czołowych hodowli, tych, które teraz tutaj hodowcy możecie możliwość czy na aukcjach nabywać, czy po prostu one są popularne, a takie lotowanie, które kolega w tym roku tutaj wspólnie z Manfredem Bulą, Grzegorzem Zasadą, tutaj oni, że tak powiem, robili, testowali te gołębie, to duża taka jest informacja, co tu się z tych nabytków najlepiej sprawdzało. Także na razie koledzy bardzo podziękujemy, gratulujemy. Jeszcze tylko może jedną informację przekażę, bo tutaj od wielu hodowców słyszałem, że to jest błąd. Nawet Manfred jak przyjechał pierwszego razu, bo co warto tutaj powiedzieć? Wszystkie te gołębie, które tutaj były lotowane, praktycznie były parowane w pokrewieństwie. Nie było gołębi głównie z krzyżówek. Te gołębie z krzyżówek będą dopiero w przyszłym roku. W tym roku chciałem spróbować, jak to będzie. Było tego sporo, można było się pobawić i naprawdę uważam, że świetnie się to sprawdziło, gdzie tam na przykład syn Rudego razy córka New Blixema były parowane i są świetne lotniki, gdzie to jest praktycznie gdzieś tam wnuk Rudego, a tutaj syn Rudego, tak samo Iwan razy na przykład syn Rudego razy córka Iwana, też świetnie się to sprawdziło, gdzie to jest z Blixema, tak. No, wydaje się, że może być tylko lepiej, że gdzieś to będziemy krzyżować, na pewno będzie czym latać. Będziemy obserwować i tak jak kolega wspomniał, będziemy też oglądać, jak te krzyżówki w przyszłym roku, które tutaj koledzy zamierzają tutaj sobie dla loty gołębi młody, czy tak powiem, wyhodować, jak się będą sprawdzać. Te imbredy to mniej więcej wiemy, one będą już w przyszłym roku latały jako gołębie roczne. Natomiast my zachęcamy wszystkich do zapoznania się z kolejną częścią naszego filmu, w której będziemy prezentować gołębie.
omówimy tak pokrótce kilka gołębi, które będą tutaj wystawione na aukcjach. A także na razie dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia. No i wszystkich zachęcamy do zapoznania się też z gołębiami, które kolega Robert w tym roku przeznacza w tym okresie właśnie na aukcję, na sprzedaż. Też prosiłbym jeszcze o to, żeby hodowcy, którzy będą przeglądać te aukcje, zerkali tam, co tam o tych gołębiach jest rozpisane, bo tam na pewno będę jakieś informacje zamieszczał, jakie rodzeństwo latało, czy gdzieś tam półbrat, półsiostra. Bo trochę tego jest takiego do wystawienia. No my widzieliśmy właśnie w tej wolierze było przygotowane, a tych gołębi jeszcze jest więcej, bo od tamtego momentu mam i część gołębi takich późniejszych, wcześniejszych, także każdy coś dla siebie znajdzie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, życzymy powodzenia w przyszłym roku. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.